Witam tutaj kolejowe Oli. Dzisiaj znajdujemy się na stacji opuszczonej, która znajduje się w Kazimierzu. A Kazimierz jest w Wielkopolsce koło Poznania. To jest dopiero tył stacji, bo tu jak widać nie ma żadnych szyn. Wszystko jest zarośnięte z tyłu. Zaraz sobie przejdziemy do najciekawszej części, myślę. Tutaj są drzwi, może ktoś tu mieszka. Ciekawe, czy to ochrona działa. Ale wątpię, bo by może był jakiś samochód, tak myślę. Tutaj jakaś rura prowadzi stamtąd do piwnicy jakiejś. Ławka, bardzo stara. Magazyn towarowy. Nie wiem, co tam dalej pisze. Tutaj. Zdech, wszystko. I powstań. Biegnij zwyciężaj, taki baner, że tak to powiem. Polska stulecia odzyskania niepodległości. Tutaj wchodzimy na jakiś peron towarowy. Tak myślę, że to może być towarowy, bo tutaj jest taki wjazd, więc może tutaj ciężarówki wjeżdżały, tutaj stawały i tutaj ładowano do pociągu, wagonów bardziej, towary. Albo tutaj lokomotywę napełniali węglem, też tak może być. Proszę zobaczyć, jest tu jeden tor, drugi tor tam jest i trzeci, zaraz wam pokażę. I tu, okej, wysokość jest dosyć, no nie jest jakoś wysoko, ale jest, nie jest jakoś tam najmniejsza. Stacja jest ogólnie mała, bardzo mała. Już w Wałbrzychu, Wałbrzych Fabryczny jest większy. Mamy tutaj banery o Kazimierzu i możemy tam zobaczyć stację Kazimierz. Jakiś ludzi. No i parowóz na tej stacji. Wszystko czarno-białe, bo to oczywiście kiedyś było. No i Kazimierz Wałbrzych. Tam flaga z polskim orłem. Orłem bodajże. Co tutaj przejdziemy. Ale to zaraz. Bo tutaj rowerem nie zejdę po schodach, bo mam telefon. Ogólnie jak będziecie w Kazimierzu, polecam tutaj przyjść i przyjechać do Kazimierza, bo naprawdę są fajne miejsca. Fajne widoki są ze stacji. Ciekawe, jak to kiedyś wyglądało. Ktoś tu murował jakiś odcisk ręki i Karolka jest napisane. No ciekawe, tylko jakaś stara lampa. Ciekawe, z którego roku. Tam gdzie idziemy, tam są tory. Tory, gdzie już chyba nie ma torów. Możliwe, że tory przez złomiarzów, choć Kazimierz raczej tu nie Wałbrzych, albo Warszawa, gdzie złomiarze są na porządku dziennym. Dobra. Są tory. I to też są tory. Szerokie te tory. W ogóle tory takie szerokie są? Chyba normalne tory, aż tak szerokie nie były. Choć kiedyś to wiadomo, kolej inaczej wyglądała i to wszystko. No tutaj jest tu kolejny tor. I tutaj od tego jest jedna szyna. Albo nie ma tej szyny. Albo po prostu jest zakopana. Sobie zobaczmy. Dobra, jest. Złomiarze chyba nie żerują. Ale widzimy. Trochę już wygięte te tory są tam na końcu. Więc chyba pociąg już tędy nie przejedzie. Co, jak pójdziemy tędy, tutaj jest gdzie ta... ten peron towarowy, że tak to ujmę. Nie znam się aż tak bardzo, więc przepraszam. Drzwi jakieś, jak do obory. Tutaj się wchodziło po schodach i się tędy krzyło i tutaj ciekawe rozwiązania.
tutaj graffiti nie ma, to jest dla mnie po prostu wow. Magazyn towarowy, palenie wzbronione. To chyba nowy napis. Bo tamty był taki zdzierony. A tutaj taki już jest ładny. Pokażę. Tutaj też jest ładnie pomalowane. Obiekt chroniony. No i Kazimierz Wielkopolski. Tam jest przejazd kolejowy. Tam dalej. Tutaj fajnie, ładnie to zdobione. I tam peron nie jest najdłuższy. Tak wygląda. Ładna stacja. Dolej ciekawe, czy prowadzą do Poznania, ale myślę, że tak, bo trzeba do mojego dziadka, który ma, który mieszkał tu po prostu i wiedział, pamiętał, jak po rowerze jeździły, że się do Poznania jechało. Więc to pomysłem by było z Poznania puścić pociąg spalinowy, jakiś stary, zabytkowy skład. To by było naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Nawet gdyby jakiś parowóz tutaj dali na linię, to by był to kraj miast, nie o wieś, przepraszam, się mylę, by odniósł sukcesy, naprawdę, więc stacja jest naprawdę ładna, szkoda, że nie wykorzystana. Tam w ogóle możecie zauważyć numerek 60, jak w domu, więc możliwe, że ktoś tu mieszka. Może ktoś to wykupił i no po prostu mieszka i może kiedyś to wyremontuje. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie.